W naszym banku podchodzimy do klienta w ten sposób, że z jednej strony badamy bardzo często oczekiwania tego klienta, bo chcemy wiedzieć, co jest dla niego ważne, w którym miejscu to jest dla niego ważne, jak by chciał, jak zrobić, żeby ta bankowość, z której na co dzień korzysta, była dla niego łatwa, przyjemna, zrozumiała, żeby wiedział, co kupuje, za ile kupuje i jakie będzie miał z tego korzyści. Z drugiej strony ta wiedza jest uzupełniana o informacje z Departamentu Customer Development, która nam dostarcza, jak klient się konkretnie zachowuje. Czyli patrzymy, jak klient się zachowuje, jest wtedy sprawdzany, w jakim on jest cyklu życia, jakie wykonuje transakcje, na ile ten kontakt jest, czy jesteśmy dla niego bankiem pierwszego wyboru, czy drugiego, czy to jest klient, który wygasa jego relacja, nazywamy to wtedy klientem śpiącym. I wtedy zbierając te informacje, plus oczywiście twarde informacje liczbowe, które nam pokazują, jaka jest wartość tego klienta, jesteśmy w stanie przygotować najlepszą ofertę dla jego klienta. Oferta to oczywiście nie tylko produkt, ale sposób podejścia do tego klienta, w którym momencie on by chciał, jakim kanałem on by chciał, przez kogo by chciał i kiedy by chciał i w jakiej formule by chciał. I to jest dla nas takie najważniejsze, bo jestem przekonana, że taka sytuacja pozwoli, że ten klient będzie zadowolony, że będzie usatysfakcjonowany, jego lojalność będzie większa i w związku z tym będziemy w stanie zbudować z nim długotrwałą relację i w końcu klient ten nasz będzie polecał. Jestem o tym przekonana.